Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Jezus nie stronił od ludzi poranionych, ułomnych, grzesznych, a nawet opętanych. On przyszedł na świat właśnie w tym celu, aby spotkać człowieka pokrzywdzonego przez zło. Chrystus szuka ludzi słabych, chorych i grzesznych, bo chce się nad nimi ulitować i otoczyć ich swoją miłością. Często doświadczenie braku akceptacji, braku zwyczajnej ludzkiej serdeczności i braku miłości jest powodem, że człowiek nie idzie drogą dobra, ale staje się podatny na działanie zła w swoim życiu. Nikt z nas nie jest zły ze swej natury. Bóg stworzył każdego człowieka jako dobrego, podobnego w jakiejś mierze do samego Boga. Ludzie wybierają zło nie zawsze świadomie i nie zawsze w pełni dobrowolnie. Zawsze jest jakaś przyczyna ludzkich wyborów, która choćby częściowo determinuje nasze wybory. Czasem dobre, a czasem fałszywe. Bóg rozumie o wiele lepiej mechanizmy działające w nas. On potrafi w celniku i grzeszniku dostrzec rysy swojego dziecka. Bóg nigdy nie ocenia z pozorów, tak jak nam się to często zdarza. On patrzy w głębie człowieka, potrafi pomimo zewnętrznej otoczki grzesznego brudu dostrzec piękno człowieka, jego prawdziwą naturę, powołaną do przebóstwienia, a nie do upodlenia. Pozwólmy Bogu działać w nas i w innych ludziach. Postarajmy się zrozumieć, że dla Niego nie ma różnicy, a każdy z nas bez wyjątku jest ważny i drogocenny. Uczmy się od Jezusa dostrzegać w innych naszych braci i siostry. Uczmy się od Boga bycia bardziej ludzkimi dla siebie nawzajem.